tej strony. Klaudia, czy ty to widzisz? Zostałyśmy zamienione w jabłka! A w ogóle pierwsza moja myśl, co to za gra? I w ogóle czemu ale wyglądamy tak, jakby nam się siku chciało? No trochę tak, widzisz? Takie nóżki złączone. Gra polega na szukaniu. Po prostu szukaniu jedzenia, które będzie tutaj w tym całym domu gdzieś tam rozmieszczone. To będzie trochę tak jak szukanie jakichś morfów. Jeżeli klikniesz sobie na lodówkę, no to zobaczysz, ile tego jedzenia tak naprawdę mamy do odnalezienia. Ja bym dzisiaj chciała na pewno znaleźć banana, bo widzę tutaj po kształcie, że banan jest. Pączka, bo ostatnio nagrywałam pączki. I nie wiem. W ogóle, Klaudia, jaki jest twój ulubiony owoc? Mój chyba borówki. No, to borówki. Mogę jeść w nieskończoność. A mój to chyba banan, a w wakacji uwielbiam jeść arbuzy. Widzowie, wy też w komentarzu napiszcie, jaki jest wasz ulubiony owoc, a my zaczynamy tutaj szukać jedzenia z Klaudią, tylko muszę się tutaj przepchać przez ludzi. Z tego co widzę, to tutaj już jest pierwsza rzecz, czyli tościk. Zwykły chleb. O! Wskocz po prostu na to. Ale fajne. W ogóle mnie te miny tutaj rozwalają, takie poważne te owoce są, nie? Oj, 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 czekaj, bo się odepchnęłam za bardzo. I ogólnie jak sobie wejdziesz w lodówkę, jeszcze raz, to tak, możesz kliknąć na chleb i zamienić się w chleb, nie? Dobra. Nie wiem, czy nam tutaj to ułatwi zadanie w szukaniu, czy utrudni, nie? Czekaj, a w garnku nic nie ma? Tak, w garnku jest ziemniak! Ziemniak ostatnio no, starcie. No co ty? Hej, hej go, złapiemy go, 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 złego smoka, obi boka. O, mam! Hej, skoczyłam z gara! Dawaj do mnie też. Jak wskoczyłaś tam? Tutaj się wybiłam z patelni, wiesz? A. Hop, hop. Boże, jaka opowieść. Jest zły. Dawaj. A może w chleb się zamień, będzie łatwiej. Dawaj. Ui, jestem. O nie, wyrzuciło mnie! Wypchło mnie mój garnek! Ej, zobacz co tu jest! Ja widzę już banana! Jak się do tego banana tutaj dostać? Podsadzisz mnie? Mogę cię podsadzić? No właśnie, czekaj, idę. Czekaj, bo ja się chwieję, się chwieję. O, oj, no, oj, oj, mi, dobra. Czekaj, to nie jest proste zadanie, bo jestem chlebem! O nie! Ty, a w ziemniaka się zmieniło, że będzie łatwiej. O Jezus! Dobra. Idę w ziemniaka się zmienić. Dawaj, będziemy ziemniaczkami teraz przez cały odcinek. Boże, tutaj jakaś dynia. Tu w ogóle jest odkurzacz Dysona. Halo! Zamieniaj się w ziemniaka, a nie tam stoisz dalej przy tym bananie. Jestem ziemniakiem, dzień dobry. Hej go, złapiemy go. Złego smoka, obi boka, hej go, cofniemy go, zginie smoku. Dawaj banana. No dawaj, wskakuj. Nie, nie wiem, czy tak da radę, wiesz? Może trzeba wejść na tą kolejkę i spaść po tego banana, co? Oj, zobacz, a w ogóle tutaj jest odkurzacz Dyson! No właśnie mówiłam, bogata gra, nie? Ej, da radę tutaj przejść dalej? Zamknięte. Gdzie ty idziesz? No idę szukać dalej, tutaj widzę, że w koszu jest coś. Cytrynka chyba. Ale ty, jak tu wskakiwać? Tam jest bagietka! Na zewnątrz? Nie, tutaj, tutaj. O, tu. A, tutaj. O, przecisnęłaś się, to tam już chyba utkniesz, wiesz, z tym ziemniakiem. No, co robisz? Ale jako bagietka może sięgniesz tej. O, dobra, banana. Turlam się, turlam się. O, dobra, francuski chleb. Dobra, to zamieniam się w bagietę. Czekaj, tutaj jeszcze coś jest, za firaną jest pomarańcza? Nie. To coś jest. I to coś dużego, czekaj, zobaczę co to. A ja idę po banana. Ej, tu ciuchcia jeździ! Skoczę tam? Ui! A, nie skoczyłam. Się odbiłam. Znalazłam mango! A nie mogę tak kliknąć? Nie, to trzeba dotknąć chyba tego bananka. No, jako bagieta większe prawdopodobieństwo. Nie, czekaj. Nope. Nie, no. Panie da rady. O, widzę pizzę pod kanapą, chodź po pizzę. Pod kanapą? Tak. A zmieścimy się? Ja nie wiem, no wow, jest. Wow! Co jest? Jak mnie wyrzuciło! Ej, masz rację, że chyba się. O, patrz, wygłam się, idę, idę! Boże, jak się nazywa ta gra taka? Że masz poprzeczkę i musisz tak się schylać, limbo, żeby przechodzić. No, no to jest zabawa. Gdzie ty jesteś? Ja chcę być mango. Znalazłaś mango? Gdzie było tak, mango? Za firanką, za firanką. Za firanką, to dobra, turlam się. Tu jest firanka. A jest, rzeczywiście. Ciekawe, czy będą borówki. Czy będą borówki? No myślę, że tak.
to ja będę pizzą. Good pizza, great pizza, gdzie jesteś, Klaudia? Bo ty mi uciekasz cały czas, a tu mamy razem szukać. Ja już, to poczekaj, biorę pizzę i się zmieniam w pizzę do ciebie. A. Boże, ale pizza brzydka. Ej, tutaj nad nami widzę, że jest półka i tam jest jakiś pieróg czy coś takiego, takie widać, że się błyszczy. Jak tam tędy na górę wejść? Tutaj, przy lodówce, Vera. A, dobra, już widzę, no, półeczki, dobra. To idź pierwsza. Czekaj, bo się zaklinowałam na razie. To takie trochę obwi też będzie. O, spadłam w przepaść, najgorzej. To będzie ciężkie chyba tutaj się wdrapać, wiesz? To na razie po prostu chyba poznajdujemy jakieś proste. Dobra, nie możemy chyba razem. Idź ty pierwsza, albo na zmianę. Żeby nie nachodzić sobie na stópki, wiesz? Dobra, nie udało mi się. Help. Halo! Jaki breakdance? Dobra, ja próbuję, zanim o, jakiś mango idzie za tobą, uważaj. No. Zaraz cię staranuję. Dobra, ja to zepchnę zaraz. Nie ma. Do. Wleciałam z kawałka pizzy w niego. Dobra, chodź, na razie olejmy to po prostu i idziemy dalej szukać czegoś. Ciekawa jestem, czy na ciuchci można pojechać. Ej, mam truskawkę! Gdzie była truskawka? O, pod lodówką tu jest, o. Ej, ale tutaj w tej ciuchci coś jest, tylko tam jest strasznie malutka dziura, żeby się dostać. Może trzeba być owocem. Chyba trzeba czymś malutkim być. Dobra, to tutaj, ja idę truskawkę. Tak, weź tak, truskawkę. Idę. Ui! I się zamieniam w truskawki, tak? To będziemy malutkie. Dobra. Gdzie tu jest truskawka? Masz? Tak, mam. O, jest truskawka. To na razie wszystkie te z góry mamy odblokowane, super. Ale tam jest arbuz. Wow. A to chyba będzie ciężkie. Czekaj. Ej, a tutaj do zlewu można wskoczyć? Nie. O nie, nie wydostanę się chyba teraz. Padłam do zlewu. O, dobra. Jestem już, jednak żyję. Ty, tam jest pomidor. Jest pomidor, no, pod szafką na telewizor. Dobra, no turlaj się szybciej, a nie zamulasz tutaj. Jak mnie pchnęła. Pomidor, pan pomidor. Gramy w pomidora? Pomidor. 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 Kurczę, jak wejść tam na stół? Da radę jakoś się tu wdrapać? A może tutaj wejdziemy, co? Po tych półkach. Czekaj, ja jestem przy tym pociągu. Ej, tutaj jest jakieś tajne przejście, ale trzeba być naprawdę mikroskopijnym, żeby tam przejść. Oj, wciąga mnie, ale jestem za duża, nie przycisnę się tam niestety. Kurczę, truskawką też ciężko tam w ogóle wtrafić. Musimy znaleźć coś małego, Klaudia. Ja lecę na start i trzeba znaleźć coś takiego mikro. Ty. Ale coś jest w tym pociągu, a tam się nie da wejść. Tak, no bo właśnie trzeba być czymś turbo małym. Dobra, próbuję wejść po lodówce. Jestem bagietką, wejdę. Myślisz, że bagietka? Tak, tak, weszłam bagietką, będę dynią teraz, Klaudia, udało się. Dobra. Trzeba bagietką tutaj wejść. Idę jako bagietka, próbuję też. Dobra, to ja idę dalej w takim razie. Próbuję odnaleźć jeszcze jakieś tutaj inne jedzonka. Tam było. A tam jajko było! Jajko. Jajko. Bardzo duże jajko. No czemu spadłam? Ale faktycznie bagietką łatwiej. To może w zależności od tego, jakim jesteś faktycznie jedzeniem, tam możesz wejść. Jajecko! Ej, ktoś drzwi otworzył do tego pokoju. Jak to ktoś zrobił? Ale są otwarte, czy widzisz tylko? Nie, ale widziałam, że się ruszyły te drzwi. A może doskoczę do tego banana? Nie, no nie ma opcji. Nie, ale to spróbuj. Nie, no nie ma. Dobra, próbuję. Uwaga. Nie skoczyłam nawet. Co jest? Ja też nie skoczyłam. O, ile siły mam. Ej, tu nas specjalnie ktoś, jakaś dynia blokuje. Sio! Co ty robisz tutaj? Czemu nam blokujesz przejście? No to ta dynia! No, co za niszczycie? Ej, tutaj jest rogaliczek, zobacz, chodź. No, przegapiłam go. Ej, ktoś jest tutaj liczy. To jest takim bardzo małym owockiem. No faktycznie. Croissant. Croissant? Jak to się... Croissant to się wymawia? Nie wiem. Croissant? Nie no, wiem. Co za dynia? Dawaj, rzucamy się na tą dynię. Bagietujemy ją! Ale chyba jej się nie da przewrócić, wiesz? O, poleciała, dobrze jej. Udało się. Dobra, w pralce. Pewnie coś będzie w pralce, bo jest tak dziwnie otwarta. Dłuższe życie każdej pralki to... Bagietka? To bagietka. Ej, tam coś jest za pralką ukryte, ale to jest bardzo mikroskopijne. Ojej, no. Nie, jako bagietka nie. Czym trzeba tam być, żeby się tam przedostać, ty? Chyba kurzem. Papryczką, jalapeno. Jest jakaś papryczka, albo chili, albo jalapeno. Ej, można się zważyć. Bardzo cienki. Byłaś na tej wadze? O, ty idziesz tam.
Próbowałam. Nie da się? Idę na wagę. Ciężko. Boże, bardzo cienki. Czekaj, jajko by się tam nie przycisnęło, nie? Ej, ale może pizzą byśmy dały radę? Pizza jest cienka. No dawaj, szybko pizzą, lecimy. O, widzisz, widzisz, udało się, udało się. Wcisnęłam cię. Zaraz ja ci pomogę, to jest jakieś solone chipsy ziemniaczane. Dobra, wyskakuje, 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 tak? A czekaj, nic na pewno tu już nie ma? A czekaj, ja się zważę teraz jako pizzę, ja chcę wiedzieć ile waży. Bardzo cienki. Pizza na cienkim spodzie. A wolisz na cienkim czy na grubym? Na grubym. Na grubym. Ja na przykład jak idę do Pizzy Hut, ale rzadko już tam jem, ale jak jestem w Pizzy Hut, to zawsze na tym najgrubszym cieście. I uważam, że to jest najlepsza pizza. Ale jak idę do włoskiej pizzerii, no to wiadomo, że cieniutka. Dobra, to co? Kim się stajemy? Może tym... Ja chcę być chipsem. O, chipsem. I słuchaj, chodź za mną. Jesteś już? Tak. Dawaj za mną, bo tam jest jakieś przejście. Ej, jak my daleko teraz skaczemy! Ty, może to jakaś metoda? I tutaj znalazłam tajne przejście, ale chyba też się nie wcisnę jako chips. Czekaj, może cię dotknę? Nie, chyba nie da rady. Ej, ale my jako chips bardzo daleko skaczemy, więc to można wykorzystać. Ty, ale może teraz na Dysona dam radę wejść. Bo wejść się da, ale nie można było tam przeskoczyć, czekaj. No to tak, to jako chips jesteśmy na pewno... Oj. O, dobra, mam banana, jestem banan, ja jestem już bardzo wysoko. Widzę cię, dawaj. Właśnie, nie, za nisko jeszcze skaczę. Ale może by mi się udało tutaj wskoczyć po cytrynę. Jest, jestem, mam cytrynę. Tak, udało się? No. Vera, mojemu chipsowi chce się siku. Kolejny do łazienki, Klaudia. Papryczka tu jest na kanapie. O, dobra, to lecim. Tylko pytanie, jak tu skoczyć. Najpierw może na stół. Albo na pociąg, z pociągu, Klaudia. O, o, o. Aha, jestem na stole, mam kulkę ryżową. Dobra, jak tam skoczyłaś? No przez pociąg właśnie. Dobra, jestem teraz na kanapie i idę po tą papryczkę. Oj, to mi się nie udało. O, dobra, mam papryczkę, chili. Klaudia, ja transformuję się szybko w papryczkę i idę tam tą dziurę sprawdzić. Dobra. Ej, ja tam przejdę chyba teraz. Naprawdę? O, idę, jestem w róże! Gdzie jestem? Ej, jestem w jakimś takim pomarańczowym pomieszczeniu. No co ty? Ale coś serio, czy się zbugowało? Nie, serio. I muzyczka taka jakaś dziwna jest teraz. Bo to jest taki labirynt tutaj, ej. A! Jakiś szczurek! A! Patelnia! Boże, goni mnie szczur, czy nie? Ale miejscówę znalazłaś. No, tam deska jakaś leży. Normalnie cheese escape się aktywowało. Długopis. Gdzie ja jestem? Ale ty sobie misję zrobiłaś, nie? No, moją misją było właśnie tam wejść do tego korytarza. O, tam coś jest? Co to jest? Okulary. Jest, znalazłam! Udało mi się! Jest skarb, okulary jakieś, bombka i z jedzenia mały kawałek seru! Ser znalazłam! To naprawdę to było jak cheese escape! Ale jaja, że ci się to nie udało, nie? Dobra, to się w takim razie teleportuję i będę małym kawałeczkiem seru. Sera? Seru? To dobrze odmienili w ogóle w tej grze? Sera. Mały kawałek sera, nie? A nie seru. No. Dobra, mały jestem malusieńkim serusiem, ojejka. No dobra, kochani, w tym miejscu kończymy. Koniecznie napiszcie nam w komentarzu jakieś podpowiedzi, jak znaleźć brakujące jedzenie. My wam życzymy udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa! Pa.